Cześć kochani, witam was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zapraszam was na sierpniowy TBR, czyli książki, jakie chciałabym przeczytać w następnym miesiącu, w tym aktualnym miesiącu. Kiedy to oglądacie, to ja przebywam na wakacjach nad jeziorem w Iławie i wierzę w to, że zabrałam ze sobą te książki, jakie chciałam ze sobą zabrać. Czyli pokażę wam tytuły, które zabieram ze sobą na wakacje i te, jakie ogólnie chciałabym po prostu przeczytać w sierpniu. Zacznę od książek, które ze sobą zabieram na wakacje. Jest to książka pod tytułem Ostatni dom na zapomnianej ulicy. Zauważyłam, że jest po prostu fenomen na tą książkę. Wszyscy, którzy czytają to tak, na początku uważają, że jest to książka bardzo dziwna, a za chwileczkę nie mogą się od niej oderwać. Ten tytuł trafia finalnie do najlepszych książek, jakie w ogóle przeczytali w swoim życiu. Jestem ogromnie tej książki ciekawa i przytoczę wam opis. Oto historia seryjnego mordercy, ale nie tylko. To także opowieść o porwanym dziecku, zemście i śmierci oraz o pewnym, zwyczajnym domu na końcu zupełnie przeciętnej ulicy. Wszystkie te historie są prawdziwe, a jednocześnie w każdej z nich kryje się kłamstwo. Jedno jest pewne. Pod ciemnym lasem na końcu zapomnianej ulicy czają się z dawna pogrzebane tajemnice. No, brzmi nieziemsko i okładka prowadza nas, myślę, w taki bardzo tajemniczy klimat. Mam ogromną nadzieję, że ta książka przypadnie mi do gustu i że będę się naprawdę dobrze przy niej bawić. Wyznanie jest to najnowsza premiera od wydawnictwa Pauza. Tą książkę, jak i tą kolejną, kupiłam sobie właśnie na sklepie tego wydawnictwa, dlatego że do 6 sierpnia bodajże wydawnictwo to zorganizowało jakby taką promocję, czyli 50% na wszystkie tytuły i no nie mogłam się nie skusić. I ta okładka jest taka, no bardzo prosta, tak? Natomiast mamy tutaj historię kobiety i mężczyzny, czyli nauczyciela i uczennicy. I tutaj zaczyna jakby zacieśniać się jakaś relacja między nimi. Zauważyłam, że Zuza, dziewczyna z biblioteki, zaczęła tę książkę i widziałam jej reakcję, którą napisała, i to było rany boskie, jakie to jest dobre. Mam nadzieję, że i mnie ta książka przypadnie do gustu. Ona jest cienka, więc myślę, że tę książkę uda mi się przeczytać w sierpniu. Kolejna książka to również tytuł od wydawnictwa Pauza, Historia przemocy. Mamy tutaj młodego paryżanina, który wraca do domu w wigilijną noc po udanej kolacji z przyjaciółmi. Jest 4 nad ranem i ulice są puste. Nieopodal domu zaczepia go nieznajomy. Decyzja o tym, czy zaprosi go do środka, czy nie, na zawsze zmieni życie głównego bohatera. Zobaczymy. Tytuł jest taki oczywisty, natomiast myślę, że sama historia taka właśnie nie będzie, więc no, zobaczymy. W którymś tam filmie mówiłam wam, wspominałam, że zaczęłam sobie czytać Anię z Avonlea. W sumie już ją kończę, jestem aktualnie na stronie 242 albo 3, zapomniałam, na której skończyłam. I nagrywam również vloga z czytania wszystkich części Ani, oprócz Ani z Zielonego Wzgórza, tylko te kolejne. Nie mam pojęcia, kiedy taki vlog na kanale się pojawi, no ale wtedy, kiedy po prostu te wszystkie części przeczytam. Więc w sierpniu będę kończyła Anię z Avonlea i zacznę sobie również Anię na uniwersytecie. Powiem wam, że to jest niesamowite, jaką radość przynosi mi ta seria. Anię Zielonego Wzgórza pokochałam w wieku 23 lat. I później sięgnęłam po tom drugi i niesamowite jest to, jakie emocje dostarcza mi ta książka. Czuję takie ciepło podczas czytania i to jest dla mnie osobiście niesamowite. Więc jeśli skończę drugi tom, to zabieram się za trzeci, czyli Ania na uniwersytecie. Możecie słyszeć jakieś buczenie, nie wiem, któryś chyba z sąsiadów robi remont, no ale wakacje, więc... Więc no, dobra. Kolejna książka jest to Grobowa cisza, żałobny zgiełk, Yoko Ogawy. Ja, jeśli chodzi o Ogawę, to czytałam Ukochane równanie profesora. Bardzo mi się ta książka podobała. Była taka otulająca i bardzo dużo cytatów tam zaznaczałam, jeśli chodzi o matematykę, o liczby. Chciałam zabrać się od razu za ten tytuł, no ale tak się złożyło, że nie zaczęłam, nie przeczytałam, więc myślę, że sierpień będzie idealnym miesiącem na przeczytanie Grobowej ciszy i żałobnego zgiełku. Z tego co kojarzę, tutaj mamy zbiór opowiadań,
Tak, 13 powiązanych ze sobą opowieści, które wciągają nas w spirale świata, z którego trudno uciec. Podobno ta książka jest lepsza od Ukochanego wyznania profesora. No, zobaczymy. Mam wrażenie, że ostatnio rzadko sięgam po reportaże i bardzo mi tego brakuje, więc na sierpień wybrałam sobie Śladów pobicia brak, czyli W pułapce przemocy domowej. Z tego co kojarzę, to Alex and the Books czyta ten tytuł. Natomiast jest tak bardzo ta książka emocjonalna, że musi sobie ją po prostu dozować. Myślę, że ze mną też tak będzie, dlatego że przemoc domowa jest tematem ciężkim, tematem bolesnym, ale wiem, że tematem potrzebnym i dobrze, że takie książki powstają. Ta książka ma ponad 300 stron i zobaczymy. Mam nadzieję, że będę mogła tą książkę finalnie Wam polecić. I ostatnią książką, którą chciałabym przeczytać w sierpniu, jest książka To tylko przyjaciel. Tutaj mamy zakładkę, dlatego że w tym vlogu, który aktualnie śmiga na kanale z czytania Czerwonego Wilka, tam ten tytuł też miał być. No, natomiast tak się złożyło, że nie przeczytałam. Ale myślę, że sierpień będzie dobrym miesiącem na skończenie tej książki. Jest to, myślę, taka książka wakacyjna. Opisu przytaczać Wam nie będę, bo zdradza zbyt dużo. Sama natknęłam się tutaj na spoiler i ja chciałabym tego dowiedzieć się podczas czytania, a nie z czytania opisu. No więc pozwolę sobie zostawić Was tylko z tym, że mamy tutaj historię Karen i Josha i oni spotykają się podczas stłuczki. Ta książka zbiera różne opinie. Innym się podoba, innym nie. Niektórym ta książka jest obojętna. No, zobaczymy. Jest to książka, jak możecie zauważyć, z gatunku, który nie jest gatunkiem docelowym, po jaki sięgam. Z reguły sięgam po literaturę piękną, po dziecięcą, literaturę faktu oraz thrillery czy kryminały. Natomiast jeśli chodzi o romanse czy obyczajówki właśnie z elementem romansu, no nie czytam. Ale zauważyłam u siebie, że bardzo lubię poszerzać swoje horyzonty i przeczytałam Beach Read. Dałam tej książce 3 gwiazdki na 5, bo nie spełniła jako tako moich oczekiwań, ale nie uważam, że ta książka jest zła, absolutnie nie. Jest po prostu okej. No i zobaczymy, jak będzie w przypadku To tylko przyjaciel. Liczę na naprawdę fajną lekturę, taką przyjemną, nieinfantylną, ale zauważyłam, że no, może być różnie, bo jestem aktualnie na stronie 14 i ten język no nie do końca mi leży, ale myślę, że to tylko kwestia wgryzienia się w temat. I to tyle, jeśli chodzi o ten mój sierpniowy TBR. Możecie mi w komentarzu dać znać, czy któryś z tych tytułów czytaliście, czy jakiś polecacie, czy może jednak odradzacie. Będzie mi również bardzo miło, jeśli zechcecie w komentarzach podzielić się swoimi planami czytelniczymi na sierpień. Wszystkie komentarze będę czytać, może też wśród Waszych tytułów znajdę coś dla siebie, kto wie. Dzięki Wam bardzo, że oglądaliście, mam nadzieję, że film Wam się podobał. Widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!